Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Graba. Moi drodzy, jeżeli oglądacie moje streamy, jeżeli śledzicie moje social media, to zapewne już wiecie, że od jakiegoś czasu jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem nowego laptopa, a ten laptop to Asus TUF Gaming A15 i to jest dokładnie o ten laptop, który tu widzicie i ten, który widzicie tutaj. Moi drodzy, to jest bardzo fajny kawał maszyny, ponieważ posiada procesor Ryzen 4800, bardzo fajny, bardzo wydajny procesor, ale posiada również kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2060. Moi drodzy, dożyliśmy czasów, kiedy posiadamy naprawdę bardzo mocne, bardzo wydajne układy graficzne zamknięte w tak naprawdę tak niewielkiej, bardzo zgrabnej, bardzo ładnej obudowie. Więc możemy cieszyć się technologią ray tracing i przeogromną tak naprawdę wydajnością w mobilnym gamingowym sprzęcie. I w związku z tym postanowiłem, że dzisiaj zrobimy taką szybką, krótką, wręcz bardzo dynamiczną podróż przez niektóre gry, które wykorzystują właśnie technologię ray tracing i pokażę wam, jak wygląda to wszystko właśnie grając w to na tym laptopie. Zaczynamy naszą małą podróż. Grę, którą weźmiemy na pierwszy ogień, to Battlefield 5 i miałem okazję spędzić bardzo dużo czasu w poprzednich odsłonach części. W Battlefieldzie 5 zdecydowanie mniej, ale i tak swoje tutaj przeżyłem. I dla mnie jest to tak naprawdę pierwsza gra, w której dane mi było zobaczyć to, jak technologia ray tracing wygląda. I muszę przyznać, że Battlefield jest takim świetnym przykładem właśnie do zastosowania tej technologii. Graficznie Battlefield jest bardzo realistyczną grą i ona stawia bardzo mocno na ten realizm, więc kiedy dostaliśmy do swojej dyspozycji ray tracing, mogliśmy zobaczyć na własne oczy te wszystkie refleksy, te wszystkie odbicia, czy to na szkle, czy to na jakichś płaskich powierzchniach, czy na naszej broni na przykład, ale przede wszystkim jakichś takich małych bajorkach, jakichś dołach wypełnionych wodą, no to przyznam szczerze, że wygląda to naprawdę obłędnie. Wygląda to niesamowicie i stwarza jeszcze większe poczucie imersji i pozwala jeszcze bardziej zagłębić się w ten świat. Bardzo mi się to podoba, wygląda to moim zdaniem prześwietnie, przekozacko, jakby to powiedzieli młodzi ludzie, sztos i uwielbiam te efekty w grze Battlefield i uważam, że każdy powinien zagrać sobie, jeżeli macie taką możliwość, w technologii RTX, zobaczyć ten ray tracing i gwarantuję wam, że poczujecie niesamowitą imersję. Rzućcie okiem teraz na walkę, która się będzie odbywała w budynku na mapie Rotterdam. Tam jest taka bardzo połyskująca podłoga i możecie zauważyć, że niemal wszystkie źródła światła, niemal, właściwie całe źródło światła jest po prostu przez tą podłogę odbijane i wyobrażam sobie, że w rzeczywistości tak by to rzeczywiście wyglądało, więc niesamowite, naprawdę wow. Także moi drodzy, rzućcie jeszcze okiem na kilka takich fragmentów, które pokażą wam, jak właśnie wygląda ray tracing w Battlefieldzie 5, a za chwilę ruszamy z kolejną grą. Skoro jesteśmy w tematach drugowojennych, to rzucimy sobie teraz okiem na grę Wolfenstein Young Blood i tutaj również bardzo dobrze zastosowano technologię ray tracing. Już na samym początku możemy rzucić okiem na piękne refleksy wodne, ale widać też i odbicia na tych bocznych kafelkach,
Także rzeczywiście bardzo ładnie to wygląda. Na górze również piękne odbicia w kałużach. Widzimy dokładnie wszystkie te budynki, które są naokoło nas. Co ciekawe, nawet w tym metalowym słupku jesteśmy w stanie dostrzec jakieś delikatne szczegóły tego, co się dookoła tego słupka znajduje. Natrafiliśmy na Uber Soldata, także wywiązała się walka tutaj też. Zwróćcie uwagę na całą tę grę świateł, na grę cieni, na wszelkiego rodzaju rozbłyski, bo również wygląda to bardzo ciekawie. A na koniec zostawię was z walką z Panzerhoundem, czyli takim mechem, który zionie ogniem, i tutaj również majstersztyk RTX-owy. Zwróćcie uwagę na to, jak te płomienie będą reagowały z powierzchniami dookoła, jak będzie odbijało się to światło, bo wygląda to naprawdę niesamowicie. A za chwilę kolejna gra. Shadow of the Tomb Raider to kolejna gra w naszym dzisiejszym zestawieniu. Tutaj przede wszystkim widać przepiękną grę świateł, która jest związana z wodą i z tym, jak ona odbija światło, czy jak ona reaguje w przypadku różnych jaskiń. Ale nie tylko, bo jesteśmy tak naprawdę na samym początku gry i tutaj też jest kilka fajnych smaczków, jak chociażby możecie zobaczyć w tej chwili, jak pięknie wygląda światło, tutaj rozproszenie tego światła dawane przez te neony, które są w tle, no i ludzie, którzy tańczą, również rzucają cienie w czasie rzeczywistym, jak również ten chłopiec, który jakąś tutaj małą flarą rozświetla wszystko dookoła. Widzimy, jak te cienie się tutaj poruszają. Zdecydowanie zrobiłeś na tubylcach wrażenie. Patrz, to dla mojego ojca. Może mogłabym zapalić jedną dla swojej matki. Właściwie to nie lubię tłoku. Wolisz burzową gwardię czy nieśmiertelnych? Nie, tu mi dobrze.
Mimo wszystko wydaje mi się, że największy pazur ray tracing w Tomb Raiderze pokazuje, kiedy jesteśmy w pobliżu jakichś starożytnych budowli. Tam często jest cała masa rozmaitych szczelin, są jakieś pęknięcia i inne ubytki. I kiedy pada światło właśnie w stronę tych nierówności, to dopiero wtedy tak naprawdę dostrzegamy, jak one są trójwymiarowe, że tak powiem, jak one są wypukłe, ponieważ to światło jeszcze bardziej uwypukla te wszystkie cienie, te wszystkie zagłębienia w tej strukturze i robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce trójcy. Pomóż mi przygotować te światła. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie, dopilnujcie perymetru! Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale odczyty są kompletnie odjechane. Dopilnujmy, żeby teren był zabezpieczony, kiedy przyjedzie Rurmen. Będziemy gotowi. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się! Tak, od wieków próbowali tu ustalić nasze zamiary. Cóż, dowiedzieli się tej nocy. Mam nadzieję, że byli zadowoleni. Tak, dupki powinny były pilnować swojego nosa. Pospiesz się! Baza tu! Mamy towarzystwo! Potrzebuję potwierdzenia, że mamy kolejne strzały. Odbiór! Kolejną grą jest Metro Exodus i powiem wam szczerze, że jestem zdania, że Metro bez technologii ray tracingu jest w ogóle inną grą. Grą, która tak naprawdę wydaje mi się jest w sporej mierze pozbawiona klimatu, bo jeżeli popatrzycie, jak to w tej chwili wszystko wygląda, te światło cienie, ta właśnie gra tym światłem, które gryzie się trochę z tym cieniem, walka o dominację. No tutaj wiele z tych lokacji w metrze, jeżeli one nie mają tego zastosowania ray tracingu, nie ma śledzenia tego światła w czasie rzeczywistym, to te lokacje są takie miałkie, one są takie płaskie, takie
jakby ktoś zabrał jakiś filtr po prostu, który sprawia, że ta gra rzeczywiście lepiej wygląda. I to jest właśnie też ciekawy przykład tego, jak ray tracing, jak samo te śledzenie odbić, samo jakby symulowanie zachowania światła, jak to może wpłynąć na odbiór gry. Jak chociażby w tym momencie, kiedy widzicie tę rozmowę, kiedy widzicie, jak te światło oświetla jedną część twarzy, druga część staje się bardziej zaciemniona, to jest bardzo takie filmowe podejście do plastyki światła, do tego, w jaki sposób budować nastrój. I naprawdę, Metro bez technologii ray tracing to nie jest ta sama gra. To jest gra, której zdecydowanie czegoś brakuje, więc jeżeli tylko macie możliwość, to zachęcam, żebyście w Metro grali koniecznie z ray tracingiem. Spójrzcie nawet na tą scenę, jak widać, jak cień porusza się, jak ten cień jest dynamiczny w związku z tym, że jest powodowany przez światło świecy. Coś niesamowitego i ja myślę, że do Metra mogę jeszcze zasiąść. Wkurzało mnie, że nasza postać jest tutaj nie ma. Ale w związku z tym, że czuję taki klimat przez tą całą technologię ray tracing, przez tą grę świateł, to myślę, że jestem w stanie grze Metro dać drugą szansę. Внимание! Включение поворотного круга. Сопровождающим отдых до завтра. Хватит, Герман. Сам знаешь. Вы такие правила. Вы же людей как собак убиваете. Ой, не нарывай. Какие это люди? Дион это закрытый. Карьера США. Отвези Диона. Ой, брат. Ты, старый, попробуй за своим нытьем. Если не заткнешься, отправишься в котловаз. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня... Так, девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход, может, и получится. Идемте, только не спешите. Заметят, и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих... Автомат выбило, мать его. Генератор, на видать, не дочинили, товарищ сержант. Не вставайте, так будет тише. О, какой ты, Ермак, вежливый. Держите стены. Соображай, значит, исправляешься. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. А точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Под контролем. Давай, давай, шевелись, тараканье. Стойте!
Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Na koniec zostawiam już taką typową wisienkę na torcie, czyli moi drodzy Quake 2 w technologii RTX, także możemy rzucić okiem, jak mógłby wyglądać Quake, gdyby w tamtych czasach posiadano technologię RTX. Oczywiście zakładam, że pewnie graficznie trochę by to inaczej wyglądało, ale możemy zobaczyć, jak wygląda śledzenie promieni w czasie rzeczywistym właśnie w tej grze. Od razu Was przepraszam, bo jestem początkującym youtuberem i streamerem i podczas nagrywania nie miałem wyłączonego mikrofonu w laptopie, więc te dźwięki niektóre możecie słyszeć podwójnie, ale nie o to chodzi. Oczywiście Quake 2 RTX jest to raczej takie demo technologiczne, ale działa i udowadnia, że nawet ze starej gry można bardzo wiele wyciągnąć z odpowiednią tylko grą świateł. Jest tutaj kilka ciekawostek, bo są odbicia na szkle, więc możemy zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda nasza postać. Bardzo ciekawie wygląda ta gra świateł w przypadku kontaktu z wodą, czy jeżeli mamy blisko wodę. Wszystko jest oczywiście śledzone w czasie rzeczywistym, więc bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. No i możemy się oczywiście cieszyć grą Quake 2, pomimo że jest to te demo technologiczne, ale jak najbardziej również i pełnoprawna gra. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, czy to odnośnie mojego laptopa, czy to odnośnie może samej technologii RTX, śmiało piszcie je w komentarzach. Dajcie znać ogólnie, jak Wam się ta technologia podoba, czy korzystacie z tego na co dzień, a może chcielibyście korzystać, może macie również jakieś propozycje gier, w których fajnie byłoby zobaczyć, jak właśnie działa ray tracing. W każdym razie jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, kłaniam się nisko i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!